poranek taki sam jak każdy inny. Wstałem. Umyłem zęby. Napiłem się wody. Pakowałem plecak i wyszedłem. Poranek był słoneczny, ale chłodny. Zima cały czas dokuczała. A ja wsiadłem w autobus i ruszyłem w stronę Katowic. Żeby trochę połazić, zjeść polczka. Dziękuję, do widzenia. Złapać kilka fajnych ujęć. I nie spóźnić się na busa. Dworzec autobusowy w Rzeszowie. Jesteśmy na miejscu. Czekamy na Marka. Powiem wam, że jest naprawdę bardzo ładnie. Spodziewałem się większej ilości śniegu. Wybrałem nawet zimowe buty, zimową czapkę, a tu wiosna. Fajnie. Co mu tu powiedzieć? Ty tu jesteś kurwa główny zazwyczaj. Zazwyczaj kurwa wiesz co powiedzieli. Właśnie znajdujemy się w jednym z dwóch mieszkań Marka i pijemy dzika. Przynajmniej sarny. Patrz na dzik sarny. No co tu jeszcze masz ciekawego? Szynka z dzika. Kostle te sobowe z dzika, no tu takie rzeczy. Wszystko jest dzika. Wszystko jest z dzika. Ogórki też są z dzika? Też. Z dzikiej uprawy. Z dzikiej uprawy. Z dzikiej uprawy. Troje dzika w HD. W 4K. Obrońcy zwierząt i dzików zlinczują mnie za ten film. No ale niestety. No albo dzik, albo my. No ktoś, no, ktoś, musi, no, ktoś musi, musi żyć. No niestety. Także my jesteśmy dzicy i jemy dziki. No to jak widzieliście, wczoraj już zwyczajnie padłem na ten głupi ryj. Ale dzisiaj zaczynamy nowy, piękny dzień. Zaczniemy go może od prysznica. Czas dołożyć do kominka, bo się zrobiło zimno. Dobra, jestem umyty. W kominku jest rozpalone, więc zaraz będzie ciepło. I najważniejsza rzecz. Tak, dokładnie. To są kotlety z dzika. A propos dzików, nie będę się wypowiadał, gdyż ponieważ... No co no, dziczku. No i jak to mówią? Chcesz być wielki chuliganie? Jedz dziczyznę na śniadanie. No to w końcu Marek po mnie przyjechał. Wyszliśmy w teren. Idziemy połazić trochę po wsi i pozwiedzać tą piękną pogodę, prawie że wiosnę, prawie że zimę, prawie że jesień. W sumie to już nie wiadomo jaka jest pora roku. No.
Możesz powiedzieć coś o tym. O tym gospodarstwie? No. Dwa rodzaje, dwie odmiany borówek. Były poli Chandler. Jedne są wcześniejsze, drugie późniejsze. Trzeci rok dopiero to rośnie. To są małe. Żeby był dorosły, człowiek musi mieć przynajmniej 5-7 lat. 5-7 lat? Wtedy można liczyć na jakieś zyski z tego. Co ty gadasz? To 5-7 lat trzeba coś robić. Cały czas. Żeby cokolwiek to przyniosło. To widzisz, że cały czas trupa jest podsiewane. Całą jesień to robiło. Po kolei, no to widzisz. Cały czas, żeby miały nawóz, żeby była kwaśna ziemia i żeby wysnuły ładniejsze owoce i krzaki. I nie wysycha woda tak, nie jest wilgoć. Rozumiesz, nie? I barwy, bo ostatnio był mundial. No. To chłopaki przemalowali na biało-czerwone, żeby było pod kolor biało-czerwony mundial. My jedziemy maluchem. Wybraliśmy się na przyjeżdżkę maluchem. Legendą. No, legendą. Fiat ma 126P. No to takie rzeczy trzeba zrobić. Sami. Gazu. Gazu. Porsche. Nie ma to tamto. Działają hamulce jak żylety. A jednym butem wszystkie trzy pedały naciskam. Dobra, przejażdżka maluchem to już może nie jest, ale też jest fajnie. Jedziemy? To się przewrócimy na bok. Bo jest tak. Będzie widać. Zaryzykujemy. No innego wyjścia nie mamy. Nie mamy. No niestety okazało się, że jest za stromo i idziemy na nogach po traktor.